Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Prawo spółdzielcze, podobnie jak prawo spółek handlowych, jest częścią prawa cywilnego. Nie stanowi ono odrębnego działu prawa cywilnego, ale dyscyplinę prawniczą, której regulacje wkraczają przede wszystkim w materię części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, zobowiązań rodzinnego i spadkowego, a także innych dyscyplin prawniczych bądź gałęzi prawa, zwłaszcza prawa rolnego, to są przepisy o spółdzielniach produkcji rolnej, i prawa pracy, przepisy o spółdzielniach pracy i spółdzielniach socjalnych. Stosunek członkostwa w spółdzielni jest cywilnoprawnym stosunkiem niemajątkowym. Cywilnoprawny charakter mają także takie instytucje prawa spółdzielczego jak statut spółdzielni, postępowanie wewnątrz spółdzielcze czy uchwały organów spółdzielni. Przepisy dotyczące spółdzielni tradycyjnie znajdują się w aktach normatywnych, odrębnych zarówno w stosunku do regulacji ogólnych prawa cywilnego, jak i do przepisów o spółkach handlowych. Pierwszym takim aktem normatywnym była w tym zakresie ustawa z 29 października 1920 roku o spółdzielniach, istotnie zmieniona w roku 1934 i w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Ustawa ta zawierała regulacje dotyczące części ogólnej prawa spółdzielczego, związków spółdzielczych i rady spółdzielczej. Została zastąpiona przez ustawę z lutego 1961 roku o spółdzielniach i ich związków, która także obok regulacji z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego, związków spółdzielczych i Naczelnej Rady Spółdzielczej normowała także szczegółową problematykę rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni pracy i spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. Ta ustawa została zastąpiona przez ustawę z 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze. W okresie zmian ustrojowych w latach 1989-90 przystąpiono do prac nad nowelizacją tej ustawy w celu jej dostosowania do nowych warunków ekonomicznych, politycznych i społecznych. W efekcie tych prac powstała ustawa z 7 lipca 1994 roku o zmianie ustawy Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmianę przepisów ogólnych o spółdzielni, jej statucie, gospodarce spółdzielni oraz związkach spółdzielczych i Krajowej Radzie Spółdzielczej. Zmiany te jednak okazały się zdecydowanie niewystarczające, zwłaszcza wobec przede wszystkim niedostatecznej ochrony praw członków spółdzielni i ułomności przepisów o odpowiedzialności członków władz spółdzielni, a także wobec uchwalenia nowych zasad spółdzielczych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy na kongresie, który odbył się we wrześniu 1995 roku w Manchesterze. Niewystarczające były także zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 czerwca 2005 roku. Ta ustawa wprowadziła kilka zmian w prawie spółdzielczym, ale to były zmiany bardzo wówczas niewymierne. Nie budzi zatem wątpliwości potrzeba dokonania w prawie spółdzielczym dalszych istotnych zmian, jednak nie w postaci kolejnej nowelizacji, ale uchwalenia nowej ustawy. Dotychczasowe próby uchwalenia przez Sejm nowej ustawy w obszarze prawa spółdzielczego skończyły się niepowodzeniem. Dlatego niezbędny jest nowy projekt ustawy o spółdzielniach, który podobnie jak ustawa o spółdzielniach z 1920 roku zawiera wyłącznie przepisy części ogólnej prawa spółdzielczego oraz przepisy o związkach spółdzielczych i Krajowej Radzie Spółdzielczej. Wyszliśmy z założenia, że ze względów pragmatycznych poza ogólną ustawą spółdzielczą powinny znajdować się nie tylko jak obecnie przepisy dotyczące banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni socjalnych, ale również inaczej niż obecnie przepisy regulujące działalność spółdzielni produkcji rolnej, a więc przede wszystkim rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni pracy. Natomiast do tego czasu uchwalenia nowych przepisów ustaw w tym zakresie byłoby utrzymane w mocy przepisy artykułu 138-203 ustawy Prawo spółdzielcze. O takim kształcie projektowania ustawy zdecydowały również względy historyczne. Teraz odniosę się do projektowanej ustawy i do zapisów szczegółowych, które ona zawiera. Od początku prac nad tą ustawą nie budziła naszej wątpliwości potrzeba sformułowania definicji spółdzielni nawiązującej do ustawy o spółdzielniach z roku 1920, w szczególności do precyzyjnego określenia celu spółdzielni. Według artykułu 1 ustawy o spółdzielniach z tegoż roku celem obligatoryjnym było podniesienie zarobku lub gospodarstwa członków przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, a celem fakultatywnym również podniesienie poziomu kulturalnego członków.
Takie sformułowanie pozwalało na wyraźne odróżnienie celów spółdzielni od celów spółek handlowych. Spółki są bowiem w zasadzie nastawione na osiąganie i maksymalizację zysku, natomiast w spółdzielniach albo w ogóle nie występuje zysk, nadwyżka bilansowa, albo wprawdzie występuje, ale nie powinien być celem samym w sobie, a jedynie środkiem do realizacji innych, wyżej wskazanych celów. Proponowana definicja spółdzielni, artykuł 1 projektu, jest dostosowana do stanowiska Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, a także do poprzedzającej te zasady definicji spółdzielni, określenia wartości spółdzielczych i do pierwszej zasady spółdzielczej. W projekcie proponuje się przyjęcie rozwiązania, że spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, do którego przynależność jest dobrowolna, a członkostwo jest dostępne dla wszystkich osób na zasadach określonych w ustawie i statucie. W artykule 1 ust. 2 projektu określono cel spółdzielni, którym jest dążenie do podniesienia poziomu życia członków i ich rodzin przez prowadzenie działalności gospodarczej przy osobistym lub majątkowym współdziałaniu członków. Wskazano też, że działalność gospodarcza spółdzielni może mieć charakter niezarobkowy. Artykuł 2 projektu rozwija sformułowanie obecnego artykułu 2 prawa spółdzielczego, który wskazuje na podstawy prawne działalności spółdzielni, czyli ustawa albo zarejestrowany statut. Podkreśla się, że statut reguluje organizację i sposób działania spółdzielni oraz stosunki między spółdzielnią a jej członkami w granicach określonych przez ustawę. Przewiduje się ponadto obowiązek zamieszczania tekstów statutu i regulaminów na ogólnodostępnej stronie internetowej spółdzielni. Przepisy obowiązującej ustawy prawo spółdzielcze w artykule 3 określają majątek spółdzielni jako prywatną własność jej członków. W doktrynie na ogół przyjmuje się, że wspomniany przepis formułuje ekonomiczną definicję własności spółdzielczej. Dlatego proponujemy jego utrzymanie. Jego pominięcie byłoby niezrozumiałe zarówno dla spółdzielców, jak też mogłoby wywołać niepotrzebne spory interpretacyjne. Projektowana ustawa nie zawiera, inaczej niż Kodeks Spółek Handlowych, przepisu określającego jej stosunek do kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do stosunków spółdzielczych stosuje się wprost przepisy kodeksu cywilnego. W przepisach projektowanej ustawy dotyczących zakładania i rejestrowania spółdzielni uwzględniono z pewnymi modyfikacjami rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowym rozwiązaniem w przepisach o statucie jest przepis, według którego postanowienie statutu sprzeczne z ustawą jest nieważne, czyli artykuł 6 ust. 4 projektu, co do członkostwa w spółdzielni postępowania wewnątrz spółdzielczego. Proponujemy zmniejszenie minimalnej liczby założycieli spółdzielni do 5 osób. Już zresztą obecnie w obowiązującej ustawie prawo spółdzielcze taki wyjątek od reguły 10 członków został przewidziany dla niektórych rodzajów spółdzielni. Proponuje się w związku z tym w artykule 43 projektu, że w spółdzielniach zrzeszających mniej niż 10 członków, z wyjątkiem spółdzielni zrzeszających wyłącznie osoby prawne, a także w spółdzielniach zrzeszających mniej niż 100 członków, jeżeli statut tak stanowi, nie byłoby rady nadzorczej, a prawo nadzoru i kontroli przysługiwałoby każdemu członkowi, na wzór artykułu 212 Kodeksu Spółek Handlowych. Zaś ustawowe kompetencje przewidziane dla Rady Nadzorczej należałyby do walnego zgromadzenia. Przysługujące w takim wypadku każdemu członkowi spółdzielni prawo nadzoru i kontroli obejmowałoby uprawnienia do przeglądowania ksiąg, dokumentów spółdzielni, sprawdzania bezpośrednio stanu majątkowego spółdzielni i żądania wyjaśnień od zarządu. Przepisy o prawach i obowiązkach członków spółdzielni zostały utrzymane z ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku. Nowym rozwiązaniem jest rezygnacja z konstrukcji deklaracji członkowskiej składanej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do spółdzielni. Natomiast członkostwo w spółdzielni powstaje w wyniku zawarcia umowy, artykuł 10 projektu. Udziały członkowskie w spółdzielni nadal co do zasady pozostają niezbywalne. Jednakże, co ważne, dopuszczalna jest ich ograniczona zbywalność, mianowicie między członkami lub między członkiem a osobą przystępującą do spółdzielni. Artykuł 14 ust. 1 projektu. Przepisy o ustaniu członkostwa są w zasadzie wzorowane na przepisach obecnie obowiązujących. Podstawowa zmiana polega na uproszczeniu
obecnie skomplikowanej procedury wystąpienia ze spółdzielni i wprowadzeniu jednego określenia – okres wypowiedzenia. W projekcie ustawy modyfikuje się postępowanie wewnątrz spółdzielcze w taki sposób, że byłoby ono w pełni fakultatywne, a statut nie mógłby go ani wyłączyć, ani ograniczyć, ani też wprowadzić obowiązku jego wyczerpania w sprawach, które przysługuje droga sądowa, artykuł 27 projektu. Rozwiązanie to zdecydowanie prowadzi do wzmocnienia praw członków spółdzielni, którzy będą samodzielnie decydować o tym, czy od razu dochodzić roszczeń w drodze sądowej, czy też żądać ochrony przed organami spółdzielni. Co do organów spółdzielni. Przepisy o organach spółdzielni zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić członkom możliwość pełnego udziału w zarządzaniu spółdzielnią. Zmiana przepisów ogólnych o organach spółdzielni zmierza przede wszystkim do uporządkowania procedury głosowania przez przyjęcie rozwiązań względnie obowiązujących, to znaczy dopuszczających odmienne regulacje statutowe, określających zasady podejmowania uchwał przez organy. Nowością jest zwłaszcza wprowadzenie wymagania co do kworum w odniesieniu do wszystkich organów spółdzielni, artykuł 209 ustęp 1 projektu, z wyjątkiem dotyczącym walnego zgromadzenia. Dotychczas taka regulacja względnie obowiązująca odnosiła się tylko do walnego zgromadzenia, zaś inne organy spółdzielni, zwłaszcza Rada Nadzorcza i Zarząd, mogły ważnie obradować i podejmować uchwały niezależnie od kworum. Proponuje się także wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym członkowie organów spółdzielni nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. Jest to rozszerzenie obecnie obowiązującej reguły dotyczącej członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Według projektu walne zgromadzenie może niezależnie od porządku obrad podejmować uchwały w niektórych sprawach należących do jego wyłącznej właściwości. Artykuł 35 ustęp 3. Stanowi to słuszną reakcję na zjawiska występujące zwłaszcza w spółdzielniach mieszkaniowych, polegające na nieumieszczeniu przez zarząd niektórych spółdzielni porządku obrad spraw o szczególnie istotnym znaczeniu. W piśmienicy kontrowersyjny jest problem tzw. uchwał nieistniejących. Ustawa z 3 czerwca 2005 roku wyraźnie wskazała na istnienie takiej kategorii uchwał. Dlatego w tym projekcie wymienia się przykładowo takie sytuacje, w których uchwała walnego zgromadzenia jest nieistniejąca. W artykule 37 ustęp 4 projektu sprecyzowano na wzór kodeksu spółek handlowych przesłanki zaskarżania uchwały walnego zgromadzenia do sądu. W artykule 39 ustęp 1 projektu wskazano przesłanki uchylenia bądź ustalenia nieważności uchwały przez sąd ze względów formalnych, odwołując się do ustalonego w tym zakresie orzecznictwa Sądu Najwyższego. W przepisach dotyczących Rady Nadzorczej zamieszczono w projekcie kilka bardzo istotnych i oczekiwanych zmian. Po pierwsze, wprowadza się możliwość przyjęcia w statucie rozwiązania, że członkami Rady Nadzorczej nie będą mogły być osoby zatrudnione w spółdzielni, z wyjątkiem spółdzielni pracy. Artykuł 41 ustęp 3 i 4. Po drugie, ogranicza się liczby kolejnych kadencji i czas ich trwania. Po trzecie, proponuje się wyłączenie obecnie przewidzianej w ustawie prawo spółdzielcze szczególnej ochrony stosunku pracy członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem spółdzielni pracy, co w pewnym sensie stanowi konsekwencję wcześniej wskazanej zmiany. Po czwarte, proponuje się rozwiązanie, że członkom Rady Nadzorczej, podobnie jak obecnie członkom zarządu, udziela się absolutorium, a walne zgromadzenie może odwołać tych członków Rady, którym tego absolutorium nie udzieliło, niezależnie od tego, który organ zgodnie z postanowieniami statutu wybiera członków Rady. Propozycja ta zmierza do zwiększenia odpowiedzialności organizacyjnej członków Rady. Po piąte, proponuje się wprowadzenie obowiązku odbycia szkolenia przez członków Rady z zakresu podstaw funkcjonowania gospodarki spółdzielczej. W przepisach dotyczących zarządu poprawia się niefortunnie sformułowane przepisy o składaniu oświadczeń woli przez spółdzielnie, o zarządzie jednoosobowym i o pełnomocnikach spółdzielni, które wywołują wiele wątpliwości interpretacyjnych. Daleko idące zmiany przewidziano w przepisach wspólnych o Radzie i Zarządzie oraz likwidatorze spółdzielni. Po pierwsze, proponuje się możliwość określenia w statucie wymagań, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład Rady lub Zarządu. Po drugie, określa się wymagania podmiotowe członków Rady lub Zarządu oraz przedstawiciela na zebranie przedstawicieli i likwidatora. Po trzecie, rozszerza się i precyzuje zakazy dotyczące jednoczesnego pełnienia określonych funkcji w spółdzielni. Po
Po czwarte, obok obecnie obowiązujących przepisów antykonkurencyjnych wprowadza się przepisy antykorupcyjne. Przepisy antykonkurencyjne nie zapobiegały bowiem sytuacjom, gdy członkowie zarządu lub rady jako przedsiębiorcy albo wspólnicy lub członkowie organów przedsiębiorcy pozostają ze spółdzielnią w stosunkach cywilnoprawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po piąte, precyzuje się na wzór kodeksu spółek handlowych zasady odpowiedzialności członków rady lub zarządu za szkody wyrządzone spółdzielni. Wszystkie te zmiany w oczywisty sposób przyczynią się do zapewnienia służebnej roli organów spółdzielni wobec jej członków. Gospodarka i lustracja spółdzielni. Projektowana ustawa nie przewiduje istotnych zmian w stosunku do obowiązujących przepisów o gospodarce spółdzielni. Artykuł 67 do 90 projektu prawa spółdzielczego. Są one dostosowane do ogólnie obowiązujących przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza przepisów o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie, a ponadto obecnie zapewniają członkom spółdzielni swobodę w zakresie określenia sposobu podziału nadwyżki bilansowej. Proponuje się natomiast istotne zmiany w zakresie przepisów o lustracji spółdzielni. Dotychczasowa praktyka wskazuje bowiem na to, że lustracja jest często przeprowadzana przez związki rewizyjne według reguł koleżeńskich. Może być tak, że prezes jednej spółdzielni, będący jednocześnie lustratorem, dokonuje na zasadach wzajemności lustracji innej spółdzielni. Czyli tak naprawdę obecnie przeprowadzone lustracje są bardzo często iluzoryczne. Cele lustracji zostały określone podobnie jak obecnie. Artykuł 65 ust. 5 projektu. Zmiany polegają głównie na tym, że wprowadza się jako regułę przeprowadzenia lustracji nie przez związki spółdzielnie, dotychczas rewizyjne, ale przez niezależnego lustratora wybranego z listy lustratorów oraz nowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego lustratorów zakończonego egzaminem przez Komisję Nadzoru Lustracyjnego składającą się z 21 członków, w tym 6 powoływanych przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz po 3 powoływanych przez właściwych ministrów. Wprowadza się także regułę, że członek zarządu, kierownik bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni, pełnomocnik lub prokurent nie może być lustratorem. Proponowane w projekcie zmiany sprawiają, tak się nam przynajmniej wydaje, że lustracja spółdzielcza odzyska swoje pierwotne znaczenie przewidziane w ustawie z dnia 29 października 1920 roku o spółdzielniach. Szczególnie istotne jest to, że lustracja przestanie być instrumentem oddziaływania związków spółdzielczych na zrzeszone w niej spółdzielnie, ale to same spółdzielnie będą samodzielnie decydować o tym, któremu z uprawnionych lustratorów powierzyć przeprowadzenie lustracji. Co do przekształcenia organizacyjnego i ustania spółdzielni. Proponowane przepisy o łączeniu się spółdzielni nie zawierają istotnych zmian w porównaniu z obecnie obowiązującym prawem spółdzielczym. W dalszym ciągu przewiduje się tylko jeden model łączenia się spółdzielni, mianowicie inkorporację, to znaczy przejęcie jednej spółdzielni przez inną spółdzielnię. Również w przepisach o podziale spółdzielni nie proponuje się istotnych zmian. W szczególności proponuje się utrzymanie regulacji dotyczących dokonania podziału na żądanie członków, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia, czyli tak zwany podział na wniosek na żądanie mniejszości, artykuł 82 projektu. W projekcie pomija się przepisy dotyczące upadłości spółdzielni, wychodząc z założenia, że jest to materia regulowana przez przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Związki spółdzielcze, Krajowa Rada Spółdzielcza i przepisy karne. Obowiązujące przepisy ustawy Prawo spółdzielcze o związkach spółdzielczych wprowadzone przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku nie wymagają obecnie istotnych zmian z jednym wyjątkiem. Związki spółdzielcze tracą mianowicie, jak wyżej wskazano, uprawnienia w zakresie przeprowadzenia lustracji zrzeszonych spółdzielni. Przestają być zatem związkami rewizyjnymi. Zdecydowanie wadliwe są obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo spółdzielcze o Krajowym Samorządzie Spółdzielczym, obejmującym zwoływany co 4 lata Kongres Spółdzielczości oraz Krajową Radę Spółdzielczą. Przewiduje się zatem likwidację Kongresu Spółdzielczości,
będącego fasadowym organem Krajowego Samorządu Spółdzielczego. Projekt ustawy nie przewiduje istnienia takiego organu. Natomiast Krajowa Rada Spółdzielcza, będąca najwyższą samorządową organizacją ruchu spółdzielczego, zrzesza spółdzielnie, czy zrzeszać będzie spółdzielnie zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy wprowadza i zawiera przepisy karne. Dotyczą one odpowiedzialności karnej członków zarządów, rad nadzorczych i likwidatorów spółdzielni oraz odpowiednio członków organów związków spółdzielczych i rady spółdzielczej, czyli artykuł od 120 do 123 projektu. I to w zakresie nawet dość szczegółowym omówiłam wszystkie takie istotniejsze zmiany. Co do takich mniej istotnych, one znajdują się w projekcie. Oczywiście licząc na dalsze takie owocne procedowanie, tutaj wnoszę i tak wydaje się, że być powinno powstać nadzwyczajna komisja do rozpatrzenia wszystkich projektów, które dotyczą materii spółdzielczej. Bardzo dziękuję.